pierwsze, co w głowie chyba musimy sobie zmienić, to to, i to jest pierwsza nauczka, jak świat, który budowaliśmy, okazał się kruchy. Myślę, że to jest pierwsze przewartościowanie. Jak pytamy teraz, na czym polega nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze szanse, nasze nadzieje, może okazać, że rzeczy, na które tak długo pracowaliśmy, rzeczy, które posiadamy, cały ten hardware, jeśli mogę tak, cały ten sprzęt, wszystkie te rzeczy są znacznie mniej ważne niż to, czy koniec końców znasz swojego sąsiada i czy on przyjdzie ci z pomocą. Nagle okazało się, i to jest bardzo oczyszczające, biblijne, nie wiem, czy 40 lat, ale 40 dni postu by wystarczyło, żeby zrozumieć, jak te rzeczy koniec końców mogą nie mieć znaczenia. Więc myślę, że największy błąd, jaki moglibyśmy planować, i wiem, że to już jest w głowie, to jest metafora, jak mówimy, odbijemy się. To jest takie myślenie, i o zdrowiu tak się myśli. Byłem chory, będę zdrowy. Że ta kategoria tego, co to znaczy być zdrowym, moim zdaniem musi fundamentalnie podlegać przewartościowaniu. Znowu Fromm chyba używa takiego pojęcia patologicznej normalności. My pomyliliśmy kategorię normalności jako statystyczną, wszyscy tak robią, z kategorią aksjologiczną, tak się powinno robić. Jak w tej chwili będziemy to odbudowywać, mam wrażenie, to nagle się okaże, że rzeczy musimy ułożyć inaczej. Najgłupsze, co moglibyśmy zrobić, to próbować jak termity, jak bezrozumne istoty, odbudowywać to dokładnie w tym samym kształcie, bo dokładnie w ten sam sposób to będzie kruche i będzie podatne na taką dewastację.